witam Państwa ze studia Nowej Telewizji Warszawa. Witam wszystkich widzów Polonii 1 i witam zaproszonego gościa, czy też gospodarza, pana Nicolę Grauzo. Pan Nicolę Grauzo przyjechał z Sardynii, jest, jak wielu z Państwa zapewne wie, sardyńskim biznesmenem, człowiekiem wydającym tam pisma, organizującym telewizję. Jest formalnie rzecz biorąc udziałowcem 30% udziałów w większości stacji zrzeszonych w Polonii 1, ale mówiąc prawdę, jedynym człowiekiem, który wykładał fizyczne pieniądze na funkcjonowanie tych stacji. Jest również człowiekiem, który poniósł osobistą dużą klęskę, ponieważ nie została przyznana, jak Państwo wiecie, Polonii 1 częstotliwość. Panie Nicola, że tak się zwrócę, chciałem zapytać, czy obecna Pana wizyta w Polsce jest wizytą pierwszą i ostatnią w tym studio, czy to studio już jest na sprzedaż? L'ultima visita in questo studio, se questo studio è stato messo in vendita ormai. No, questo studio non è stato messo in vendita. Nieto, studio nie jest na sprzedaż. Mi auguro che questa non sia l'ultima visita. I mam nadzieję, że to nie jest ostatnia wizyta. Anche se ho maturato un grande livello di scetticismo sul futuro di Polonia 1. Nawet jeśli stałem się dużym sceptykiem, jeśli chodzi o przyszłość Polonii 1. Gli ultimi fatti e le ultime decisioni del Consiglio. Ostatnie fakty i ostatnie decyzje Rady. Le anticipazioni che il Consiglio ha dato su quelle che saranno le prossime decisioni di assegnazione delle concessioni locali. To, co Rada powiedziała na temat przyznania koncesji lokalnych. Tradiscono chiaramente le intenzioni che il Consiglio ha. To ujawnia intencje Rady. Che non sono sicuramente molto favorevoli nei confronti delle emittenti che trasmettono il programma di Polonia 1. I fakt, że Rada nie jest bardzo przychylnie nastawiona do stacji, które emitują program Polonii 1. Jeden z zarzutów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to nieudowodnienie polskiego kapitału i również fakt, że osobiście przedstawiał Pan przed Krajową Radą Radiofonii projekt Polonii 1. Mam pytanie, jak układa się Pańska współpraca z Polakami, biorąc pod uwagę fakt, że w Nowej Telewizji Warszawa poza mną, dziennikarzem, nie ma już kierowników, ludzi, którzy te stacje współtworzyli, takich jak Mirosław Kojecki czy Michał Komar. Io non amo dire bugie. Ja nie lubię opowiadać kłamstw. Non ho mai nascosto a nessuno, tantomeno al consiglio. I nigdy przed nikim nie ukrywałem, a tym bardziej nie ukrywałem przed Radą. Che 4 anni fa, quando sono arrivato in Polonia, że 4 lata temu, kiedy przyjechałem do Polski, ho iniziato da solo questa avventura televisiva. Rozpocząłem sam tę przygodę telewizyjną. Allora questo era consentito. I wtedy to było dozwolone. Il vostro paese chiamava investimenti dall'estero. Państwa kraj zachęcał inwestorów zagranicznych do przybywania tutaj. Molti eminenti rappresentanti del governo polacco visitavano l'Italia invitando gli imprenditori italiani a venire a investire in Polonia. I wielu znamienitych przedstawicieli rządu polskiego przyjeżdżało do Włoch, zachęcając również inwestorów włoskich do inwestowania w Polsce. E rassicurandoli sulle condizioni che la Polonia avrebbe creato di sicurezza, di certezza e di garanzia di questi investimenti. I zapewniając im, że w Polsce będą mieć dobre warunki do inwestowania, będą mieli pewność dotyczącą tych inwestycji. Io arrivai in questo paese che mi piacque molto. Ja przyjechałem do państwa kraju, który mi się bardzo spodobał. Incominciai a investire. I zacząłem inwestować televisivo. W branży telewizyjnej. Le ricordo... Jak dużo pan zainwestował? Quanto ha investito? Beh, ad oggi siamo complessivamente come gruppo a quasi 50 milioni di dollari. Do dnia dzisiejszego nasza grupa globalnie zainwestowała prawie 50 milionów dolarów. Czy jest pan to w stanie udowodnić? Leningrado di provarlo. No, ovviamente. Oczywiście. Ile z tych pieniędzy pozostało w kieszeni polskiego urzędu skarbowego? Dell'ufficio imposte polacco. Ma sicuramente le percentuali che sono dovute. Znaczy z pewnością tyle procent, ile powinno się tam znaleźć. Mi fa una domanda a cui io non so rispondere in questo momento perché. To znaczy zadał mi pan pytanie, na które ja nie umiem odpowiedzieć dokładnie, precyzyjnie w tej chwili, dlatego że to nie ja bezpośrednio zajmuję się aspektami księgowymi. Che rispettiamo all'interno del nostro gruppo sia in Italia che in Polonia.
ale nasza grupa respektuje reguły tak we Włoszech, jak i w Polsce. Siamo un gruppo serio. My jesteśmy grupą poważną. E pensiamo di averlo dimostrato anche in Polonia. I sądzimy, że udowodniliśmy, że jesteśmy grupą poważną również w Polsce. L'esperienza di Zici Warszawi, se mi consente. Jeśli pan jej pozwoli, wspomnę tutaj choćby o doświadczeniu z życiem w Warszawie. La stessa esperienza di Polonia 1. I również też o doświadczeniach z Polonią 1. 35% degli spettatori polacchi ogni sera sceglie i nostri programmi. 35% telewidzów polskich co wieczór ogląda nasze programy. Czy sukces oglądalności Polonii 1 przyniósł już panu pewne dochody? Czy te 50 milionów dolarów jest bezpowrotnie stracone, czy też zaczął pan już mieć jakiś zysk? Ma sicuramente troppo presto per avere degli utili. To znaczy z pewnością jest zbyt wcześnie, nessuna żeby azienda były już riesce a realizzare degli utili dopo pochi mesi. Znaczy, żadne przedsiębiorstwo nie ma zysków po niewielu miesiącach od rozpoczęcia działalności. Se io dovessi guardare solo l'andamento dell'azienda, dovrei essere estremamente ottimista. Wiem, że gdybym ja miał patrzeć tutaj tylko na rozwój sytuacji przedsiębiorstwa, powinienem być tylko i wyłącznie optymistą. Il nostro ascolto sta crescendo e quindi anche i nostri ricavi stanno crescendo. Nasza oglądalność wzrasta, więc również i nasze wpływy wzrastają. Più di 1500 persone oggi lavorano per il nostro gruppo. Dzisiaj dla naszej grupy pracuje ponad 1500 osób. Lavorano direttamente oltre un indotto che supera le 5000 persone. A w przedsiębiorstwach powiązanych z naszą grupą ponad 5000 osób. Le cose pubblicitariamente stanno andando molto bene, i ricavi della pubblicità crescono. Również wpływy reklamowe wzrastają. Però come già ho detto nella conferenza stampa che ho fatto qui a Varsavia 15 giorni fa. Ale tak jak już powiedziałem na konferencji prasowej, która odbyła się tutaj w Warszawie 2 tygodnie temu. Chiedo scusa per la presunzione, ma ho troppo esperienza di questo lavoro, di questo mestiere. Przepraszam za zarozumiałość, ale mam zbyt duże doświadczenie w tej branży, w tym zawodzie. Per non aver letto nelle posizioni del consiglio e nelle scelte operative anche del consiglio i segni inequivocabili di un atteggiamento negativo e pregiudizievole nei nostri confronti. Żebym nie znalazł w zachowaniu rady stosunku negatywnego do nas. È vero che sinora non c'è stata negata nessuna concessione locale. Jest prawdą, że dotychczas nie została przyznana żadna koncesja lokalna. Però è altrettanto vero che aver assegnato prima la nazionale ha comportato lasciare in sospeso la nostra impresa e tutti i nostri dipendenti nell'incertezza di un futuro che non è stato ancora definito. Ale jest też prawdą, że fakt, że jako pierwsza została przyznana koncesja ogólnopolska, ogólnokrajowa, no to nas postawiło w takim stanie zawieszenia, to znaczy mówię nas, naszą grupę, naszych pracowników, quindi, nasze przedsiębiorstwo. Quindi un torto sia verso un investitore straniero che si è sempre comportato seriamente in questo paese. A więc jest to na niekorzyść przedsiębiorcy zagranicznego, który zawsze się zachowywał z pełną powagą. Sia verso migliaia di lavoratori polacchi che lavorano nel nostro gruppo. Jak i w stosunku do tysięcy Polaków, którzy pracują bądź współpracują z naszą grupą. E sia verso milioni di polacchi. Jak i w stosunku do milionów Polaków. Soprattutto bambini, donne, pensionati. Zwłaszcza dzieci, kobiet, emerytów, che riempiono le loro ore, le loro serate, którzy wypełniają swoje wieczory, non ai cocktail come spesso possono fare alcuni intellettuali di Varsavia, nie koktajlami, jak to często mogą robić niektórzy intelektualiści z Warszawy, o ai vernissaggio, alle presentazioni, czy też nie vernissaggiami, ma riempiono le loro serate anche grazie ai nostri programmi. Ale wypełniają swoje wieczory również i dzięki naszym programom. Ora io personalmente non ho nulla contro gli intellettuali. Ja osobiście nie mam absolutnie nic przeciwko intelektualistom. Anzi, le posso dire che ho letto qualche libro anch'io nella mia vita. Ja mogę panu powiedzieć, że ja też trochę książek przeczytałem w moim życiu. Però trovo insopportabile l'arroganza ideologica di chi ritiene di dover stabilire qual è il programma preferito dalla
pensionato dalla Massaia di Katowice. Ale uważam, że jest rzeczą trudną do zniesienia arogancja osób, które chciałyby ustalić czy określić, jaki powinien być program, który najchętniej będzie oglądać gospodyni domowa z Katowic. Niemniej w naszym kraju obowiązuje ustawa. Powiedział pan, że 4 lata temu zaczął pan tę zabawę telewizyjną sam. W tej chwili od roku wiadomo, że człowiek z zagranicy nie może na polskim terenie bawić się w telewizję sam. Dlaczego w takim razie, przynajmniej w Nowej Telewizji Warszawa, pozostał pan sam? Dlaczego tak niedobrze ułożyły się panu stosunki chociażby z Mirosławem Chojeckim, chociażby z Michałem Komarem, z ludźmi, którzy gwarantowali, również jak sądzę w oczach Krajowej Rady, poziom i niezależność programu naszej stacji? Ma infatti le ripeto che 4 anni fa non c'era una legge in Polonia. Chciałbym powtórzyć, że 4 lata temu w Polsce nie było ustawy. L'unica legge era una legge staliniana. Ale ja nie pytam jedyne o to, co było 4 lata temu, ja pytam o naszą stację, która działa od półtora roku. No, ale to było w ciągu ostatniego roku. Certo. Arrivo proprio a questo punto. Właśnie chciałem przejść do tego punktu. Nell'89 qualcosa è cambiato in questo paese e siamo arrivati e abbiamo investito da soli, come le dicevo. W 89 roku coś się zmieniało w tym kraju i my przyjechaliśmy tutaj i zaczęliśmy inwestować sami. Perché come anche lei ha detto, allora era permesso investire anche da soli. Ponieważ tak jak pan też powiedział, wówczas było wolno inwestować samemu. Appena si è incominciato a parlare, non dico a scrivere in una legge che non poteva essere uno straniero da solo a operare in televisione, abbiamo scelto dei partners. Jak tylko zaczęto mówić jeszcze przed wejściem w życie ustawy, że obcokrajowcy nie będą mogli działać sami, my zaczęliśmy szukać partnerów i dobierać partnerów. E prima che la legge entrasse in vigore, ci siamo messi in una posizione che era assolutamente conforme alla legge. I przed jeszcze wejściem w życie ustawy, my zeszliśmy do tych wymogów ustawowych. Ad NTV, tra gli altri, abbiamo avuto 3 soci, il signor Komar, il signor Jeski. W NTV wśród udziałowców byli pan Komar, pan Chojecki. Alcuni dei quali sono ancora soci di questa società. Niektórzy udziałowcy NTV nadal nimi są. Anche se non escludo che in futuro queste posizioni vengano prelevate, rilevate da altri soci polacchi. Nawet jeśli ja nie wykluczam, że może te udziały zostaną w przyszłości przejęte przez innych udziałowców polskich. Sicuramente divergenze di vedute hanno determinato questa separazione, questo divorzio. Z pewnością różnice zdań przyczyniły się do tej separacji czy do tego rozwodu, jak to można nazwać. Ma direi prima di tutto il fatto che mentre il signor Koma e il signor Jeski collaboravano ancora in questa televisione. Ale powiedziałbym, że również fakt, że podczas gdy pan Komar i pan Chojecki jeszcze współpracowali z tą telewizją, già continuavano ad alimentare altre realtà come l'NTP. To oni już zajmowali się innymi podmiotami jak NTP. E quindi ci trovavamo francamente i concorrenti in casa. A więc no w zasadzie my mieliśmy niejako konkurentów w domu. Cioè dei partners che lavoravano in questa televisione. A więc partnerów, którzy pracowali w tej telewizji. E che si preparavano con altre 2 società, una a livello nazionale dell'NTP e un'altra a livello locale, non ricordo il nome, il signor Komar, si preparavano a presentare delle domande indipendenti da quelle della società di cui erano soci e per cui lavoravano. A jednocześnie przygotowywali się do złożenia wniosków z innych spółek, pan Chojecki wniosek ogólnokrajowy, ogólnopolski NTP, natomiast pan Komar wniosek w sprawie częstotliwości warszawskiej. Dziennikarzowi wprost przyznał pan, że finansował pan udziały swoich polskich wspólników. Czy to oznacza, że nie ma w Polsce kapitału ani ludzi zdolnych do poprowadzenia niezależnych środków masowego przekazu? Guardi, mentre stiamo parlando ci sono 12
città in cui vengono trasmessi i programmi, vengono ogni giorno mandate avanti dalle aziende televisive? Widzi pan, podczas gdy my tutaj rozmawiamy, w 12 miastach są stacje telewizyjne, które prowadzą swoją działalność, które emitują programy. Quindi c'erano e ci sono delle professionalità in grado di gestire queste realtà? A więc ludzie, którzy byliby w stanie zarządzać takimi przedsiębiorstwami i byli i są. Non necessariamente quelle del signor Comar, che si è anche cimentato in una trasmissione per il nostro circuito. I niekoniecznie to musi być pan Komar, który też zresztą robił program dla naszej sieci. Con non eccellenti risultati di critica e di audience. Który to program nie miał doskonałych wyników, jeśli chodzi o oglądalność, jeśli chodzi o krytyków. Ma per qualche errore che abbiamo fatto nella scelta dei collaboratori. Ale ze względu na pewne błędy, które popełniliśmy w doborze współpracowników. Molti, molti altri successi e scelte giuste sono state fatte. Tak nastąpiło, ale z tym, że muszę powiedzieć, że dokonaliśmy też wielu słusznych decyzji. Anche se di queste chissà perché nessuno parla. Tylko jakoś nikt nie mówi o tych słusznych decyzjach. Noi abbiamo la massima soddisfazione per la professionalità che ogni giorno esprimono i direttori e i lavoratori di tutte le nostre emittenti. My jesteśmy naprawdę niezwykle usatysfakcjonowani tym poziomem profesjonalnym naszych dyrektorów i pracowników. È un caso su migliaia di persone non fa assolutamente testo, ma jeden przypadek na tysiąc to o niczym nie stanowi. Dobrze, pan się zapytał o finansowanie. Znaczy, przepraszam, że przerywam panu, ale nie chciałbym, aby się wydało, że ja unikam odpowiedzi. Quindi le confermo che quando abbiamo dovuto metterci in regola con una prospettiva di una legge che doveva arrivare, quindi scendere sotto il 33%. A więc potwierdzam panu, że kiedy my już wiedzieliśmy, że w perspektywie ustawa wejdzie w życie i kiedy właśnie chcieliśmy spełniać już wcześniej wymogi tej ustawy. Noi abbiamo cercato dei soci. My szukaliśmy wspólników. E privilegiando la professionalità, quella che noi ritenevamo potesse essere una professionalità presunta. Stawiając na pierwszym miejscu profesjonalizm, prawda, bądź możliwe osiągnięcie dobrego poziomu profesjonalnego. Rispetto ai mezzi finanziari. Stawialiśmy na pierwszym miejscu, a na dalszym planie były środki finansowe. Quindi in alcuni casi alcuni soci avevano i loro mezzi e sono entrati con i loro capitali. A więc w niektórych przypadkach niektórzy udziałowcy, niektórzy partnerzy dysponowali środkami finansowymi i weszli w te spółki za pomocą własnych środków finansowych i kapitałów. Altri soci, tra cui tra l'altro anche i signori Comar e Ujeski, non disponendo natomiast al momento... inni udziałowcy, wśród których zresztą byli pan Comar i pan Chojecki, sono stati finanziati perché potessero sottoscrivere il capitale. Nie dysponowali takimi środkami, a więc dofinansowaliśmy ich, aby mogli dysponować kapitałem. Perché questa era la cosa meno importante per noi. Dlatego, że dla nas była to rzecz najmniej ważna. E nel presupposto che gli utili di queste attività avrebbero consentito ai soci di restituire i finanziamenti ottenuti. I robiliśmy to wychodząc z założenia, że przyszłe zyski tych spółek pozwolą udziałowcom zwrócić te pożyczki. W Gazecie Wyborczej napisano, że pańska grupa używała na początku tak zwanych zderzaków Solidarności ludzi o przeszłości opozycyjnej, jednocześnie porozumiewając się z fachowcami od Łączności, którzy mieli związki ze służbami specjalnymi. Chciałem zapytać, czy podejmując współpracę z Polakami, badał pan ich przeszłość polityczną, czy pana to w ogóle interesuje, jakie pochodzenie polityczne mają ludzie, z którymi pan tutaj współpracuje? Gazeta Wyborcza ha scritto molte cose divertenti. Gazeta Wyborcza napisała wiele zabawnych rzeczy. Tra queste anche altre, queste ed anche altre. Napisała te rzeczy, jak również inne. Io non ho mai avuto rapporti con i servizi segreti. Ja nigdy nie miałem żadnych kontaktów ze służbami specjalnymi. Anche se non escludo che di essere stato un osservato speciale in certe situazioni. Nawet jeśli nie wykluczam, że być może no, byłem pod jakąś specjalną obserwacją w pewnych sytuacjach. Ritengo che faccia parte dei diritti doveri di un paese.
Ale sądzę, że to po prostu wchodzi w ramy praw i obowiązków il maggior numero di informazioni possibili su un soggetto per di più straniero che opera in un settore importante come quello della comunicazione. Że każdy kraj ma prawo starać się uzyskać maksimum informacji na temat podmiotu zagranicznego, który działa w sektorze środków przekazu. Ritengo anche legittimo che la stessa Gazzetta di Borcia abbia portato avanti in Italia molte indagini sul mio conto. Ja uważam też nawet i za rzecz uzasadnioną, że również i sama Gazeta Wyborcza we Włoszech prowadziła badania, poszukiwania pewnych informacji na mój temat. Perché anche questo rientra nelle legittime attività di un giornalista. Dlatego, że to również dziennikarze mają prawo robić. Trovo meno corretto che dopo aver ricevuto solamente rassicurazioni, informazioni favorevoli e positive. Ale uważam za rzecz już dużo mniej fair, że po tym jak gazeta uzyskała odpowiedzi mówiące pozytywnie o mnie. Abbia scatenato una campagna assolutamente diffamatoria nei miei confronti. Że po tym rozpętała tę oszczerczą kampanię w stosunku do mnie. Per quanto riguarda viceversa la provenienza politica dei nostri soci e dei nostri partners polacchi. Natomiast jeśli chodzi o rodowód polityczny naszych udziałowców, polskich partnerów. Se lei facesse un'indagine su ciascun socio delle nostre televisioni, su ciascun direttore, scoprirebbe che sanno, che hanno le provenienze più varie, le storie politiche più diverse. Gdyby pan zbadał rodowody polityczne wszystkich poszczególnych dyrektorów, wszystkich poszczególnych kierowników, mógłby pan odkryć, że one nie mają przeróżne rodowody polityczne. Penso che questa sia la migliore dimostrazione che sono stati, diciamo, questi incontri sono avvenuti sulla base di un feeling professionale più che su una base di accordo politico. I sądzę, że jest to właśnie najlepszym dowodem na to, że te nasze relacje zostały zawiązane na płaszczyźnie zawodowej, a nie na płaszczyźnie politycznej. Prasa poinformowała, że właśnie wpłynął wniosek do sądu z procesem przeciwko Gazecie Wyborczej. Chciałem zapytać, jak wysokiego odszkodowania pan żąda i czy od zażądanej kwoty zostało wpłacone wadium? Io ho 44 anni e questa è la prima causa in vita mia che faccio per una diffamazione. Ja mam 44 lata i to jest pierwszy tego rodzaju pozew do sądu, jaki ja wnoszę ze względu na oszczercze wypowiedzi, stwierdzenia. Direi per due ragioni. I powiedziałbym z dwóch powodów. La prima è che non amo per principio litigare, a meno che non ci venga trascinato. Pierwszy powód, że ja w ogóle z zasady nie lubię się kłócić, chyba że jestem wciągany w kłótnie. E la seconda, che non mi era mai capitato di essere diffamato. A drugi powód, że nigdy przedtem mi się nie przytrafiło to, żeby ktoś dawał takie oszczercze wypowiedzi, stwierdzenia na mój temat. L'articolo di Gazzetta è rimbalzato anche fuori dalla Polonia, quindi il danno che io ne ho avuto, il danno d'immagine, non è stato solo un danno in Polonia, ma è stato un danno in tutta Europa. Artykuł Gazet miał oddźwięk również i w innych krajach, poza Polską, a więc te szkody odniosły nie tylko w Polsce, ale również i w całej Europie. In questo senso non sono ancora in grado di quantificare l'esatta misura dei danni. No i nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć, na ile opiewają te szkody dokładnie. Il nostro legale ha deciso per il momento di arrivare alla condanna per diffamazione di Gazzetta. Nasz prawnik zdecydował się na razie na złożenie pozwu z paragrafu o ochronę dóbr osobistych. E mi ha informato. Io non conosco la procedura polacca. I poinformował mnie, ja oczywiście nie znam polskiej procedury. Che dopo l'ottenimento di questa condanna in un separato giudizio. Że po uzyskaniu tutaj orzeczenia sądu, decyzji sądu. Quantificherà e domanderà i danni. Będzie można wnieść następny pozew w sprawie odszkodowania. Le posso garantire che sono molti e rischiano diventare moltissimi. Ja mogę u pana zapewnić, że naprawdę jest tutaj bardzo wiele dla nas niebezpieczeństw. Perché sicuramente anche questo ambiente, questo atteggiamento che anche lo stesso atteggiamento del Consiglio, a mio parere, risente dall'alone negativo d'immagine che si è creato intorno a noi a seguito di quell'articolo.
Dlatego, że z pewnością również ten artykuł Gazety Wyborczej, który no, przyczynił się do pogorszenia naszego wizerunku, wpłynął też w pewnym sensie i na Krajową Radę, na bardziej negatywne zachowanie Krajowej Rady. Czy rynek czytelniczy dzisiejszej Polski uważa pan za zagospodarowany? Przypomnijmy, że jest pan wydawcą Życia Warszawy, czy współwydawcą Życia Warszawy, które odnosi znaczne sukcesy. W jakim sensie zagospodarowany? Próbowano powołać przynajmniej trzy nowe niezależne dzienniki, takie jak Obserwator, Nowy Świat, Nowa Europa. Wszystkie one poniosły klęskę. Funkcjonują tylko stare tytuły. Czy jest jeszcze miejsce na duże pismo codzienne? C'è ancora spazio per un nuovo quotidiano? Sì, le rispondo subito. Tak, już panu odpowiadam. No, io penso che la situazione dei quotidiani della stampa polacca sia ancora una situazione in forte evoluzione e cambiamento. Ja sądzę, że rynek czytelniczy w Polsce jest jeszcze nadal w stanie dużej ewolucji, dużych przemian. Le ricordo che Gazeta Wyborcza, che è il giornale che per il momento vende ancora di più in tutto il territorio polacco, 4 anni fa non esisteva. Chciałbym panu tylko przypomnieć, że Gazeta Wyborcza, która jest jeszcze na razie gazetą, która sprzedaje największą ilość egzemplarzy na całym obszarze Polski, 4 lata temu Gazety Wyborczej nie było. Życie Warszawy, che viceversa è il più letto, il più venduto giornale di Varsavia. A Życie Warszawy, która jest najbardziej czytaną gazetą w Warszawie i sprzedaje największą ilość egzemplarzy w Warszawie. E se mi consente una punta di orgoglio, anche il più bello. Jeśli pan mi pozwoli tutaj na stwierdzenie, które mogę uczynić z pewną dumą, jest też najładniejszą gazetą. È un giornale che oggi su Varsavia supera Gazeta Wyborcza di 20-30 mila copie al giorno. Życie Warszawy sprzedaje więcej w Warszawie codziennie o 20-30 tysięcy egzemplarzy w porównaniu do Gazety Wyborczej. Altri giornali hanno visto mutare consistentemente le proprie posizioni, le proprie tirature negli ultimi mesi. Również i inne gazety przeżywały pewne oscylacje, pewne wahania w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. E ritengo che molti altri cambiamenti ancora ci saranno in futuro. Ja sądzę, że w przyszłości nastąpi jeszcze sporo zmian. Per quanto riguarda Życie Warszawy, noi siamo assolutamente sicuri e sereni e consapevoli della forza di questo giornale. Jeśli chodzi o Życie Warszawy, my tutaj jesteśmy spokojni, jesteśmy świadomi siły tej gazety codziennej. Che tra l'altro giornale più vecchio della città. Zresztą jest to najstarsza gazeta warszawska. Czy prasa w Polsce jest pańskim zdaniem wolna? Czy w ogóle istnieje możliwość całkowitego uwolnienia dziennikarza od wpływu rządzącego nim pieniądza? Questa è una domanda che comporterebbe non una trasmissione apposta, ma un ciclo di trasmissioni. No, w zasadzie, żeby odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, to nie wystarczyłby program, tylko potrzebny by był tutaj cały cykl programów. Ma per dirle, mi pare che in Polonia la stampa sia sufficientemente libera. Z tym, że ja jestem zdania, że w Polsce prasa jest wystarczająco wolna, w wystarczającym stopniu. Soprattutto se si confronta con altre situazioni nel mondo, in altre nazioni. Zwłaszcza jeśli porównamy sytuację w Polsce z sytuacją w innych krajach na świecie. Direi in alcuni casi anche eccessivamente libera, libera. Powiedziałbym, że w pewnych przypadkach prasa jest może nawet zbyt wolna. Al punto tale che questo determina una suefazione, proprio come nel caso di Gazzetta. To znaczy tutaj chciałbym powiedzieć o Gazecie na przykład. Quasi la consapevolezza di una sorta di impunibilità. Że gazeta no, ma prawie takie poczucie bezkarności. Anche se penso che il nostro caso potrà essere il primo grosso incidente sotto questo profilo. Mimo że sądzę, że tutaj ten nasz kazus będzie mógł być takim pierwszym wypadkiem. Perché la quantità, la quantità e la gravità delle accuse, delle diffamazioni che Gazzetta ha mosso nei miei confronti è di una portata tale da non lasciare dubbi sull'esito di una causa.
Dlatego, że i ilość, i jakość tych zarzutów, to jak one zostały sformułowane przez gazetę, no po prostu tych zarzutów, tych oskarżeń było tyle, że nie mamy wątpliwości co do zakończenia się tego procesu. E per quanto riguarda, l'indipendenza dei giornalisti dai fatti finanziari, viceversa. A jeśli chodzi o niezależność dziennikarzy od pieniędzy, od finansów. Penso che questo sia un problema generale che dipende dalla coscienza di ciascuno di loro. Ja sądzę, że jest to problem bardziej ogólny, który zależy po prostu od sumienia każdego z dziennikarzy. Czy za wolną uważa pan w takim razie telewizję i czy będzie ją pan nadal uważał za wolną, jeżeli pańskie stacje nie otrzymają koncesji? Libera da che, mi scusi. Wolną od czego, przepraszam? Wolną od zewnętrznych politycznych wpływów. Libera dagli influssi esterni politici. Ma per quanto riguarda la mia TV. Jeśli chodzi o moją telewizję. Penso proprio che le difficoltà che in questo momento stiamo vivendo. Ja sądzę, że te trudności, jakie w tej chwili mamy. Che ripeto, sono difficoltà di certezza. Jak powtarzam, chodzi tutaj o to, że my nie mamy żadnej pewności. Non sono certo difficoltà di ricavi pubblicitari. Znaczy, z pewnością nie są to trudności w zbieraniu reklam, trudności z wpływami reklamowymi. Non sono certo difficoltà di ascolto e di consenso da parte della Polonia. Nie są to z pewnością trudności z uzyskaniem dużej oglądalności. Sono proprio difficoltà che probabilmente derivano dalla difficoltà di contestualizzare, di collocare una realtà come la nostra. Są to trudności, które myślę, że wynikają z pewnych problemów z umieszczeniem w jakimś kontekście takich rzeczywistości, jakimi są nasze stacje. Noi speriamo di riuscire a tranquillizzare il paese, la Polonia. My sądzimy, że uda się nam uspokoić Polskę. Sulla serietà, la professionalità delle nostre intenzioni, dei nostri comportamenti. Uspokoić Polskę co do powagi naszych intencji, naszego zachowania. D'altronde io posso spendere una credenziale inconfutabile su questo piano. Z drugiej strony, ja mogę tutaj w zasadzie dać dowody niezaprzeczalne. Il giornale che universalmente ha trattato con maggior distacco le vicende del consiglio e delle assegnazioni delle licenze televisive è stato proprio Życie Warszawy. Bo to właśnie Życie Warszawy było tą gazetą, która zdawała relacje z przesłuchań i zdawała wszystkie relacje telewizyjne. Z tym największym dystansem, największym obiektywizmem. Una cosa sono state anche le mie posizioni personali, in certi casi anche abbastanza chiare e forti, se vuole. Inną rzeczą odrębną jest moje stanowisko osobiste, które czasami było wyrażane w sposób dosyć dobitny, jasny. Una cosa è stata la posizione di Zici, che ha pubblicato in prima pagina gli accordi tra il signor Solo e la BBC. Che... Natomiast zupełnie inną sprawą jest stanowisko Życia Warszawy, które przecież na przykład na pierwszej stronie opublikowało artykuł o wstępnych porozumieniach między panem Solorzem a BBC. Che ha sempre dato largo spazio a tutti i contendenti senza... Życie Warszawy zawsze udostępniało dużo miejsca wszystkim pretendentom. Zapewnił mi pan na wstępie, że to studio nie jest na sprzedaż. Co się z nim w takim razie stanie, jeżeli żadna z pańskich stacji nie otrzyma koncesji? Sicuramente non penso che sarà più uno studio, non lo so, non ho idea, francamente. Szczerze mówiąc, no nie wiem, czy to nadal by było studio, no szczerze mówiąc, nie wiem. Nie myślałem o tym. Mam rozumieć, że finansista i biznesmen nie myśli, co zrobić ze swoimi 50 tysiącami dolarów, które mogą przepaść? 50 milionami dolarów, nie 50 tysiącami. Chiedo scusa. Sì, chiaro, dei piani
di emergenza li ho. Znaczy tak, oczywiście, no mam pewne plany, prawda, jakieś przygotowywane, gdyby zaistniała sytuacja. Ma vede, qui ci sono due aspetti diversi. Ale widzi pan, tutaj są dwa różne aspekty. C'è un problema economico che è legato agli investimenti fatti. Jest problem ekonomiczny, który się wiąże z już dokonanymi inwestycjami. E c'è sicuramente un problema legato invece alla delusione che una situazione come lei prefigura determinerebbe in me. I z pewnością jest też inny aspekt, aspekt wiążący się z rozczarowaniem, to znaczy gdyby ten scenariusz się tak rozwinął, jak pan to powiedział, no z pewnością byłbym rozczarowany. Perché mentre si dà credito a progetti che sulla carta esistono ma che sono ancora tutti da realizzare, mi riferisco ai progetti concorrenti al nostro. Dlatego, że podczas gdy wierzy się w projekty, które zostały opracowane dotychczas tylko na papierze i które dopiero miałyby być zrealizowane, mówię tutaj o projektach konkurencyjnych w stosunku do naszego. Il Consiglio tiene in sospeso le posizioni di migliaia di lavoratori polacchi. To Rada utrzymuje w niepewnej sytuacji tysiące Polaków. Di milioni di telespettatori, le chiedo scusa. I miliony widzów. Tiene in sospeso la credibilità del paese agli occhi degli investitori stranieri. Jak i również wiarygodność kraju w oczach zagranicznych inwestorów. Che guardano con grande attenzione a qual è effettivamente il livello di affidabilità e di sicurezza degli investimenti nel vostro paese. Którzy zwracają na te rzeczy dużą uwagę, chcąc zobaczyć, jak tutaj mogą być bezpieczne inwestycje w tym kraju. Co zrobi pan w sytuacji, jeżeli zostanie przyznanych tylko kilka koncesji lokalnych dla mniejszych miejscowości? Czy istnieje możliwość utrzymania małej, prywatnej, lokalnej telewizji bez dysponowania taką siecią reklamy, jaka mogła się sprzedawać w prawie ogólnopolskiej linii sieci Polonii 1? Sì, io non nascondo che nell'animo di qualcuno possa anche esistere questa intenzione. To znaczy, tak, z pewnością, no, u niektórych mogą być takie zamiary czy takie intencje. Che sarebbe anche il modo migliore per incartarci. To znaczy, byłby to też najlepszy sposób, to o czym pan powiedział, żeby nas zapędzić w kozi róg. Dimostrando anche all'esterno di aver agito in un certo modo, anche accogliendo parzialmente le posizioni, le nostre posizioni, le nostre richieste. Pokazując przy tym na zewnątrz, że przecież częściowo nasze prośby zostały zaspokojone. Ma è chiaro che questo sistema di emittenti locali. Ale jest rzeczą jasną, że ten system stacji lokalnych. Che consente anche di creare un vero pluralismo in alternativa a un grande monopolio statale e a un grande monopolio privato. Który pozwala też na stworzenie prawdziwego pluralizmu alternatywnego w stosunku do monopolu państwowego czy też monopolu prywatnego. Che consente anche alle imprese locali di accedere alla pubblicità, ai giovani locali di accedere alla professione giornalistica. Który to system pozwala też przedsiębiorstwom z tych mniejszych ośrodków, z tych różnych ośrodków na dostęp do reklam w telewizji, który pozwala też ludziom mieszkającym w tych miastach na obranie swojej drogi zawodowej, kariery zawodowej telewizyjnej. Che fa ricadere i benefici dei ricavi della pubblicità internazionale e nazionale anche perifericamente in tutte le città della Polonia e non solo a Varsavia. Który to system przyczynia się do tego, że te korzyści płynące ze zbierania reklam i ogólnokrajowych, i również i zagranicznych są rozdzielane po całej Polsce, w tych wszystkich ośrodkach. One napływają do tych wszystkich ośrodków, nie tylko do Warszawy. Le dicevo, è chiaro che questo sistema, per rispondere alla sua domanda, può sopravvivere solo nella sua interezza. Jest rzeczą jasną tutaj, żeby odpowiedzieć na pańskie pytanie, że ten system może przeżyć jako system pełny, prawda?
Czy to oznacza, że fantastami są ci wszyscy, którzy składają podanie o stacje lokalne? Czy mała stacja lokalna jest w stanie utrzymać się z reklam jako telewizja komercyjna? Voglio dire che rilasciare 6 concessioni locali a Opole, a Austin, a Bizkos, chiedo scusa per la pronuncia, sarebbe un atteggiamento senza rilasciare Varsavia, Katowice, Poznan. Chciałem powiedzieć, że przyznanie na przykład 6 koncesji lokalnych w miastach jak Opole, Olsztyn, Bydgoszcz, nie przyznając koncesji lokalnych w takich miastach jak Warszawa, Katowice... Sarebbe, ed è giusto che tutti lo sappiamo, un atteggiamento ancora più perverso. To byłoby, i myślę, że jest słuszne, aby wszyscy o tym wiedzieli, byłoby to postępowaniem jeszcze bardziej perwersyjnym. Perché significherebbe lasciar morire i 6 cagnolini più deboli facendoli affogare lentamente. Dlatego, że oznaczałoby to praktycznie skazanie... I 6 cuccioli più deboli. Skazanie 6 małych ośrodków, które można porównać, prawda, do takich małych szczeniaczków, małych piesków, skazanie ich na powolną, lecz nieuchronną agonię. Meglio sarebbe a quel punto più onesto, più serio dire no. To znaczy już od takiej wersji, wersją uczciwszą, no, byłoby powiedzenie nie. Pensare di coprirsi la coscienza. Ale myślenie o tym, aby uspokoić sumienie. Dicendo, ma come? Ne abbiamo rilasciato 7, 8, cosa vuole di più? Dobbiamo accontentare un po' tutti. Mówiąc, ale jak to? No przecież przyznaliśmy 6, 7, 8 koncesji, musimy przecież usatysfakcjonować wszystkich. È peggio che non darne neanche una. To jest gorsze niż nie przyznanie ani jednej koncesji. Significa la morte di Polonia 1, di 7000. Io voglio ripetere la mia domanda. Czy to oznacza, że w małym Olsztynie nie ma szans z samej reklamy utrzymać się mała stacja lokalna? La possibilità per una piccola emittente locale di vivere con la pubblicità raccontata. No, assolutamente no. Nie, nie ma. Assolutamente no. Dziękuję panu. To bardzo ważna odpowiedź. Dowiedzieliśmy się, że w Polsce, zdaniem Nicola Grauzo, telewizja musi działać w jakimś systemie. Albo w takim systemie, który jest systemem telewizji ogólnopolskiej, albo w takim, jaki zaproponował przybyły do nas z Sardynii Włoch, człowiek, który wydaje ważne pismo, umione Sarda, człowiek, któremu udało się odnieść znaczne sukcesy finansowe, prowadząc tam telewizję, i człowiek, który uwierzył w Polskę. Czy ta jego wiara nie okaże się płonną, okażą najbliższe dni, godziny, miesiące. Dziękuję panu za wizytę w naszym studiu. Mam nadzieję, że nie była to wizyta ostatnia. Dziękuję również Małgorzacie Łozińskiej za tłumaczenie. Dziękuję bardzo.